jest lilak i ja się śmieję, że trzeba by było zrobić kampanię społeczną w celu nie nazywania lilaka bzem. A nazwa pochodzi stąd tak naprawdę i mówimy na to bez, ponieważ pierwsza nazwa, jaka była, to był bez perski albo bez turecki, czyli pod taką nazwą to tutaj do nas przywędrowało. Niemniej jednak bliżej temu do oliwki niż do bzu. Ponieważ bzy to są bzowate i mamy w Polsce bez dziki, bez czarny, bez hebd, bez koralowy, natomiast to jest lilak. I co z tą rośliną? Wszyscy wiedzą, że rośnie i że ładnie pachnie na wiosnę. Natomiast działanie jest przeciwwirusowe i jest bardzo aseptyczne. Czyli jeżeli był kiedyś traktowany do radzenia sobie z grypą po prostu, jako surowiec przeciwgrypowy był stosowany, tak nazwijmy to, przez naszych przodków. Syrop z kwiatów możemy zrobić dokładnie w taki sam sposób jak z kwiatów czarnego bzu, tylko będzie bardziej aromatyczny, będzie ładniej pachniał jeszcze. Przy czym... Przepraszam, SMS, na chwilę to włączyłam, bo się... Ususzymy, a da się ususzyć, to w tym momencie będziemy mieć bardzo fajnie działającą herbatkę relaksująco-uspokajającą. Czyli jeżeli połączymy sobie te kwiaty tego bzu właśnie, czyli lilaka, do tego dodamy kwiaty róży, kwiatostan głogu, troszeczkę serdecznika, odrobinę chmielu, żeby nie popsuć smaku, to będziemy mieć bardzo fajną. Dobra, ale każdego lilaka? Każdego. I białego, i fioletowego, i białego, tak? Białego, i fioletowego, bez jakichś tam oczywiście... I takiego pojedynczego, i takiego, że ma dużo tych w tym płateczków? Tak, tak, czyli i o kwiatach pełnych, i o kwiatach pustych jak najbardziej. Szczepione, jak będzie się ma. No. Że pełne są szczepione. Sobie coś obetrzemy i tak dalej, to ten liść ma silne działanie aseptyczne. I można potraktować dokładnie tak samo jak babkę. Czyli po prostu przyłożyć, nawet silniejsze troszeczkę niż babka. A tak w ogóle przez ten na skórę? Że tak no trzeba to pomielić, no to pomielić tak samo jak z babką, tak? No tak też ją samo. Trzeba było pomiętolić troszeczkę już. Nie pomiętolić. No to tu mamy dokładnie to samo działanie, nie? Że trzeba to po prostu wziąć i pomiętolić nieco. Jeżeli się nie pomiętoli, no to sorry, nie będzie działało. Bardzo dobry ocet wychodzi z kwiatów lilaka. Też rewelacyjnie pachnący i świetnie taki, tak będzie się komponował z sałatkami owocowymi, z jakimiś deserami jak najbardziej tu można dodać. Jeśli chodzi o leczenie, chemioterapię tak naprawdę, raka piersi. W latach 60., 62., 64. ubiegłego stulecia odkryto, że zawierają substancje. Jedna nazywa się Vinca Mina, druga Vincristina od nazwy łacińskiej, czyli Vinca Major. Natomiast, żeby mieć świadomość, ile tego trzeba, do uzyskania 1 grama tej substancji potrzeba 4 tony liści. 4 tony materiału. W związku z tym na dzień dzisiejszy substancja ta już jest syntetyzowana po prostu. Natomiast nie tylko. Przy klimakterium oczywiście szczególnie, natomiast nie tylko. Ponieważ stosuje się też je w mieszankach regulujących miesiączkowanie. Co my tutaj dalej mamy? Babkę. Tak, wszyscy znają, ale nie wiedzą, że można te babki stosować tak samo. Czyli czy babka lancetowata, czy będzie to babka zwykła, można je stosować tak samo. Czyli syrop z babki lancetowatej będzie dokładnie tak sam działał jak syrop z babki zwykłej. Przy czym tu akurat mamy tylko i wyłącznie babkę zwykłą, nie widzę lancetowatej. Natomiast trzeba wiedzieć, że lancetowata będzie miała bardzo fajne takie wąskie listeczki, a w momencie, kiedy one się już leciutko rozszerzają, oznacza to, że mamy do czynienia z mieszańcem. Czyli one po prostu się ze sobą krzyżują. Taka uwaga. Przy czym babkę niegdyś stosowano w mieszankach papierosów dla astmatyków. Jakby ktoś nie wiedział, to kiedyś coś takiego istniało, ziołowe papierosy dla astmatyków.
Między innymi jeszcze tam była dziewanna. Dodatkowo, jeśli chodzi o babkę, to ma bardzo dużą zawartość śluzów. Czyli jeżeli chcemy sobie zadbać o układ pokarmowy, o gardło, jeżeli ktoś na przykład tak dużo gada jak ja, no to powinien w tym momencie codziennie taką herbatkę z babki, z dziewanny, z lipy i innych, o, jeszcze z prawoślazu sobie popijać. Oczywiście mieszając składniki. Dlaczego? I trzeba je zmieniać, ponieważ w momencie, kiedy stosujemy zioła dłużej, to co się z nami dzieje? Stajemy się po prostu konsumentami. I to przestaje tak działać. Czyli jeżeli ktoś na przykład będzie sobie pił tą nieszczęsną pokrzywę, to czasami mi się zdarzają takie pytania, ile ja to mogę pić. No jeżeli pijemy pokrzywę dłużej niż 6 tygodni, to mamy efekt odwrotny od zamierzonego. Czyli ta pokrzywa zaczyna działać wypłukująco na minerały, tak? Ponieważ jej działanie moczotrenne jest ogromne. I my też po jakimś czasie, no to dla nas jest mniej więcej porównywalne. Jest jedzenie, jest jedzenie, ale działania terapeutycznego to tak nie do końca. Zobaczymy tutaj jedzenie, która jest w całości jadalna. Że proponuję sobie dodawać ją do sałatek. Oprócz tego ma działanie lekko uspokajające i poprawiające trawienie i silnie przeciwzapalne. A jeśli chodzi o fitoterapię rosyjską, to prowadzi się badania nad ekstraktem z całej rośliny, czyli łącznie z korzeniem, dotyczący działania teoretycznie cytostatycznego, czyli hamującego rozwój nowotworów. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, moją ulubioną, czyli bluszczyk kurdybany. To jest to. Tak, tak, moją ulubioną. Moja ulubiona rzecz, ona, ta roślinka kwitnie sobie, tak już przekwitła tak naprawdę, bo w tym roku zakwitła tak w miarę przyzwoicie, czyli pomiędzy majem a czerwcem. Natomiast jeszcze w tej chwili możemy ją sobie stosować jako roślinę przyprawową, jako roślinę do sałatek. Bardzo dobra do rosołu. A oprócz tego, jeśli chodzi o zastosowanie takie terapeutyczne, to zbieramy sobie oczywiście tą roślinę wtedy, kiedy kwitnie. Całe ziele, czyli łącznie z badylkami, nie tylko same listki i kwiatki. I ta roślina, w zasadzie można by ją było zaliczyć do roślin działających na cały organizm, tak? Czyli adaptogen. Oprócz tego ma bardzo silne działanie hepatoprotekcyjne, czyli ochronne na miąższ wątroby. Także tutaj, no i oczywiście legendę o kurdybanku to pewnie wszyscy znają, dlatego wygraliśmy bitwę pod Biedniem. Nie? Nie, no to ja może tak powiem, w skrócie był taki król, który pod każdym dębem spał i w każdej karczmie trzymał konie. Tutaj przynajmniej są ze trzy w regionie, nazywał się Jan III Sobieski. No i pewnego pięknego dnia przejeżdżał, patrzy, on oczywiście zbierał te wszystkie rośliny do swoich ogrodów. Przejeżdża, widzi starszą panią i się pyta: matko, a co wy tutaj robicie? No pani mówi, że no zbiera bluszczyk, znaczy, że zbiera kurdyban. Bo taka była zwyczajowa nazwa. Dlaczego kurdyban? Bo te listki akurat tutaj tak nie widać, ale był to materiał silnie tłoczący, tak? I stąd ta nazwa. No i a po co to zbieracie, matko? No dla synów zbieram, żeby mieli siłę, bo to roślina co siłę daje, tak? Czyli wzmacnia. No i cała husaria piła oczywiście napar z bluszczyka kurdybanka, w związku z tym wygraliśmy pod Wiedniem. Ale 6 tygodni czy dłużej? Ja myślę, że oni pili, ponieważ no, herbata wtedy była dosyć drogim wynalazkiem, więc ja myślę, że oni po prostu pili wszyscy napary ziołowe. Nie było wtedy czegoś takiego jako typowy, nie wiem, z przepisu, bo my teraz na wszystko musimy mieć przepis, wymieszaną gramaturę, bo nie daj Boże się pomylić. I kiedyś gospodyni, słuchajcie, to po prostu brała, tak? Miała jakieś tam dzbanki i brała z każdego, tak? Czy tam, no nie wiem, no u mojej babci to się przechowywało, na przykład, nie wiem, kwiaty lipy po prostu w takich sadach na pościel, tak? Na podłużu coś takiego. I się gdzieś tam trzymało w miejscu, w którym te zioła nie mogły po prostu spleśnieć, tak? Bo musiały być suche. No i co, jak to wyglądało? No, Trochę tego, do garnka zalać wodą, postawić na kuchni, stało z boku i każdy przychodził i sobie tam, prawda, nalał. Nawet tutaj jest coś takiego jak herbatka z zieleń, która w tej chwili ma
jest wpisane nawet do dziedzictwa tutaj narodowego i ona ma przepis. Choć ja myślę, że tak naprawdę każda gospodyni miała po prostu swój przepis, tak? Nie było czegoś takiego. To chyba 14 roku obecnie nie jest pod ochroną poza pomnikami przyrody, natomiast nieumiejętnie stosowana jest rośliną trującą. Odpowiednio i umiejętnie stosowana może służyć przede wszystkim, no każdy kojarzy syrop na kaszę, tak? Czyli silne działanie wykrztuśne. A oprócz tego, jeżeli chcemy, żeby przychodziły do naszego ogrodu pszczoły, to jest to również roślina miododajna, co ciekawe. Natomiast no, musi dosyć być wiekowa, żeby nam zakwitnąć. I oprócz tego mamy tutaj kasztanowce, czyli przede wszystkim ascynę, środek na żyły, tak? Czyli żylaki, problemy wszelkiego rodzaju z elastycznością żył. Nawet zwykłe sińce można taką naleweczką sobie i używamy oczywiście i liści, i kory z młodych gałązek oraz kasztanów. Ja za niedługo będą młode kasztanki na jesieni. Takie kasztanki prosto z łupinek zbieramy, wyciągamy. Można zmielić, można skroić, zalać alkoholem takim mniej więcej 60% i później taką nalewkę podaje się albo w kroplach, albo właśnie używa się do smarowania. Po posmarowaniu skóry uprzednio czymś, co jest tłuste, żeby tej skóry nie podrażnić. Natomiast jest to jeden z najlepszych środków i wiele maści, które wspomagają nam żyły, w ogóle opuchliznę, opuchnięte nogi. To właśnie zawiera sobie kasztana. Jeżeli połączymy to jeszcze z obierkami cebuli, które zawierają kwercetynę w dużych ilościach, tylko trzeba sobie to tak solidnie pogotować, żeby uzyskać wywar, no to nasze żyły nam bardzo pięknie podziękują za coś takiego. 10-centymetrowe przyrosty roczne, one jeszcze nie widać, tak? Bo one mają zupełnie inny kolor. Potem trzeba wziąć, podejść. Ja na przykład malin nie wycinam, tylko te patyki z malin takie suche też pójdę obetnę, trochę jeżyny takiej suchej też pójdę obetnę. Wstawię to do garnka, pogotuję pod przykryciem z 15 minut. Do tego oczywiście dodam jeszcze jakiegoś goździka, coś tam. Później na sam koniec dodam sobie na przykład lipy. Tak. Odcedzę, posłodzę miodem i mam super herbatę, która będzie działała. Nazwijmy to wzmacniająco przy przeziębieniu, nie? No przeziębienie będzie działało. A nie, to sosna. Sosna się też się robi, jeżeli pani pyta o syrop, oczywiście tak, robimy tak. Ze świerka, oczywiście robimy z jodły. Tak, ale nie, robimy też takie, bo to pani mówi o syropie, tak? Z tych, nazwijmy to, z pąków. Jeśli chodzi o modrzewia, to zbieramy te małe czerwone kwiatuszki, które są silnie przeciwzapalne, także też możemy sobie pozbierać, ale to już jest ciężka robota, nie? Żeby to pozbierać, bo to taki drobiazg jest. Jeśli chodzi o szyszki na przykład, to możemy sobie te szyszki też tam, młode zielone szyszki świerkowe można ukisić, można sobie z nich zrobić ocet. Takie kiszone są smaczne, można zjeść, można je zrobić w miodzie. Są szyszkę? Tak, tak. Tą szyszkę, tak. A jak sobie pani jeszcze do ogródka wprowadzi słonecznik bulwiasty. Topinambur. Tak, topinambur, którego nie trzeba na zimę wykopywać w ogóle, bo on sobie przezimuje i wystarczy podejść i wyciągnąć z tej grządki tyle, ile potrzeba. A myszy nie zjedzą? No to są bulwy, nie tak? No to są bulwy, no to dobrze mieć kota. Sugeruję posiadanie. Sugeruję posiadanie kota. Jak jest kot, to za nogą nie ma myszy. Natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, nie słyszałam, żeby ktoś narzekał na to, że mu topinambur myszy zjadł. To jest surowiec wysoko inulinowy. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład problemy z cukrzycą. Cukrzycą, ale przede wszystkim na przykład z trawieniem, bo to jest prebiotyk, tak? Czyli jeżeli na przykład ktoś będzie sobie specjalnie kupował prebiotyki, to lepiej sobie zjeść topinamburu, który można zjeść na surowo, gotuje się to raptem 5 minut, można to ukisić. Także tutaj tych zastosowań jest bardzo dużo. No i jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o składniki odżywcze, składniki mineralne, witaminy. Jak najbardziej.